Witam wszystkich. Słuchajcie, kto oglądał dzisiaj live'a, no to wie, że chyba to nie wypaliło, dlatego że no, słaby jest zasięg internetu. Także postanowiłem nagrać filmik taki dla Was. I zobaczcie. Tu już się zaczynają delikatnie. Patrzcie, niby nic nie widać, ale jednak z tej strony jest. O, proszę bardzo. I tu jeszcze dwa. Ale jakie piękne. Zobaczcie. Dwa. Dobrze. Przejdziemy dalej. Tutaj widzę następne dwa. Mniejsze. Ale też piękne. No i dobrze, szukamy dalej. Może zerwiemy te. Zobaczcie, jakie piękne. Słuchajcie, nie ma, znaczy grzybów jest dużo, ale po prostu na tyle ludzi, które przejdą po lesie, no to nie ma się co dziwić. Ja wyszedłem do lasu o godzinie 13. 14 nawet. No to słuchajcie, od godzin takich porannych to naprawdę tych ludzi tu już przeszło setki, mogę powiedzieć nawet. Dobrze, idziemy dalej. O, jeszcze sprawdzimy, czy są zdrowe. Myślę, że tak. Te pierwsze wysypy grzybów są takie robaczywe. A te następne już wrześniowe to już są ładne. O. Jaki piękny. Okej. Oho, ho. Powiem Wam, że rozpadało się na dobre. I nieźle sobie kropi. Fakt faktem, że mi to nie przeszkadza. O, proszę. No i zobaczcie. Mówię, że to jest kwestia tylko czasu, żeby jakieś miejsce takie znaleźć, gdzie nikt nie był. Zobaczcie tu. Proszę. Jeden. Zobaczcie tutaj. Drugi. Proszę bardzo. Już widzę trzeciego. O, widzę już czwartego. Proszę bardzo. Czwarty. Ułożymy sobie tu. Tutaj widzę następnego. Chciałem Wam to pokazać na live'ie, no ale niestety mamy taki internet. Proszę bardzo. Każdy następny piękniejszy. Tu jest następny. Zobaczcie. Słyszycie, jak deszcz pada? Niesamowite. Może mnie do końca nie zmoczy. Dobra, przejdźmy tu gdzieś dalej. Tutaj pod tymi drzewami tak bardzo nie pada. Ale już na otwartym terenie to już będzie tego można zmoknąć tak nieźle. Dobra, słuchajcie. Czy to już wszystko? Jeszcze zobaczymy tu. Tak jak mówię, wystarczy jedno miejsce, gdzie nikogo nie było, a naprawdę można tych grzybków znaleźć sporo. Ok, obierzemy tamte, idziemy dalej. Ok, grzybki obrane, idziemy dalej. No, powiem Wam, że znowu coś chyba wyczaiłem. Dosłownie dwa kroki.
O, proszę. Jednak. Zobaczcie, jakie piękne. Widzicie? Jeden. I tutaj. Dwa. Takie piękne prawdziweczki. No i zaraz się tu rozejrzymy. Bierzmy, sprawdźmy. Nie, tak jak mówię, te prawdziwki są po prostu wszystkie zdrowe. Może 99,9. Jeden się trafi na 100, gdzie będzie może robaczywy korzonek. Ten trak troszkę w piachu rósł. Ok. Dobra, idziemy dalej. I zobaczcie, nawet nie uszedłem kroku. I już tutaj takie małe. Ale widzicie, cały czas one gdzieś tam rosną. Ok. No i tutaj też widać, że ludzie poprzechodzili, bo są poobcinane korzonki, ale zobaczcie, ile ich tutaj, patrzcie, tu jest jeden taki mały, tu jest już większy, zobaczcie, nawet taki sporawy, patrzcie, tutaj nie widać nic, ale myślę, że coś tu jest, no. Następne.